Subskrybuj, komentuj, łapka w górę zawsze mile widziana i pamiętaj o fanpage'u. Witam Cię serdecznie, Marcin, z tej strony. Dziesiąte zadanie z książki. Teraz matura z zestawu trzeciego z poziomu podstawowego. Zadanie dziesiąte jest następujące, jest w funkcji wymiernej. I mamy coś takiego. Jeżeli f od x równa się minus 1 przez x, to wykres funkcji g od x równa f od x plus 2 przedstawiono na rysunku a, b, c, d. Pierwsza podstawowa rzecz, pasowałaby wiedzieć, jak taki wykres funkcji f od x równa minus 1 przez x wygląda. Wykres funkcji f od x równa minus 1 przez x wygląda tak, jak narysowałem to na dole. Tak? Czyli jest ciach i ciach. Dlaczego? No bo dla jedynki jest minus 1, dla dwójki jest 1 druga, dla jednej drugiej jest dwójka, ciach, ciach. Widzieliście już nieraz te wykresy i mam nadzieję, że wiecie, jak te funkcje wyglądają. Bo funkcje, no tak zwane wykresy funkcji podstawowych, czyli wartość bezwzględna z x, pierwiastek z x, funkcja liniowa, czyli tam ax plus b, funkcja x kwadrat, funkcja właśnie 1 przez x, funkcja logarytm z x, chociaż to chyba już na rozszerzeniu, no trzeba wiedzieć, jak to wygląda i wtedy już jest prościej. Dlaczego? Bo dzięki temu wiecie, że już na pewno odpada nam odpowiedź a, bo jest w drugą stronę. O. Ale my to też zrobimy troszkę inaczej. Bo co to jest to przekształcenie, że g od x równa się f od x plus 2? A no to wygląda tyle, znaczy to wygląda tak, że zamiast g od x, skoro jest f od x plus 2, to bierzemy sobie funkcję f od x, czyli minus 1 przez, a zamiast x wstawiamy to. Czyli to. Jasne? No. No i teraz tak, skoro już mamy tak coś takiego, to oczywiście w jaki sposób sprawdzić, czy to jest a, b, c, czy d? Może jeszcze tak, zanim będziemy to ogarniać, bo przy okazji, jeżeli g od x równa się f od x plus 2, to znaczy, że ten wykres funkcji został przesunięty o 2 w lewo, bo przy x jest zawsze minus p, tak? Czyli jest przesunięty o wektor minus 2, 0, więc jest przesuwany o 2 w lewo, więc od razu można powiedzieć, że odpowiedzią poprawną jest odpowiedź b. Ale oczywiście pasowałoby najlepiej wyliczyć. W jaki sposób? Odrzuciliśmy już odpowiedź a, ale powiedzmy, że tego nie wiecie. To ja biorę sobie dowolny punkt. Niech to będzie taki ładny punkt. Tutaj jest minus 1, 1. Tak? Ten punkt. To jest minus 1 i 1. I ja go podstawiam do tego wzoru. Zamiast g od x, czyli y, podstawiam 1. Tu przepisuję minus 1, a tu podstawiam minus 1. Nie, a tu podstaw. Tak, minus 1. Minus 1 plus 2. Co nam powstało? Że 1 równa się minus 1 przez 1, ale 1 nie jest równe, bo minus 1 przez 1 jest minus 1. 1 nie jest równe minus 1, więc to jest ciach i tu jest sprzeczność. Więc odpowiedź a odrzucamy. Jasne? Bierzemy sobie drugi punkt w drugim wykresie. Czyli ja sobie wezmę na przykład ten punkt, tak? To jest punkt minus 3, 1. Czyli znowu za y stawiam 1, tu jest minus 1 przez i za x stawiam minus 3, nie? Bo tu jest minus 3 na x. Minus 3 plus 2. A więc 1 równa się w liczniku minus 1, minus 3 plus 2 to jest minus 1, minus 2 dadzą plus, a więc 1 równa się 1. Pasuje ten punkt. To jeszcze niekoniecznie znaczy, że pasuje cały wykres, ale już widać, że na pozostałych wykresach nie ma punktu minus 3, 1, bo on byłby tu i tu wykres nie przechodzi, oraz nie ma punktu minus 3, 1, bo ten punkt jest tu, a ten wykres nie przechodzi przez ten punkt. Więc już w tym momencie można oznaczyć odpowiedź B. Tak? Tutaj jak widzicie, bo tu już kiedyś chyba robiłem to zadanie. No, musiałem je robić. Tu można sobie postawić na przykład ten punkt 1, 1, czyli wyjdzie 1 równa się minus 1 przez 3, czyli minus 1 trzecia odpada. Możemy sobie postawić ten punkt 1, 1, czyli też wyjdzie 1 trzecia, czyli też odpada. Więc wtedy C i D też odpada, no i zostaje B. Tak jest to najłatwiej robić. Wasza działka, jakby to chcecie robić. Ważne, żebyście zrobili dobrze i dostaje za to 2%, czyli punkcik na maturze. Jak macie pytanie, piszcie w komentarzach i łapeczki standardowo. Na razie.